W publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Diagnostyka Kutno wykonujemy badania rezonansem magnetycznym m.in. głowy, jamy brzusznej, kręgosłupa i stawów. Prawidłowe rozpoznanie problemu zdrowotnego jest naszym priorytetem. Dzięki temu nasza staranna diagnoza pozwala wybrać nam najlepszy wariant leczenia. Zobowiązuje nas to do ciągłego doskonalenia zarówno naszego zespołu, jak i urządzeń. Witam Państwa bardzo serdecznie, Natalia Gackowska. Dziś mamy 19 dzień czerwca. Imieniny obchodzą Gerwazy, Julianna i Romuald. W dzisiejszym Pulsie Regionu. Zakończenie roku szkolnego to czas podsumowań i nagród dla najlepszych uczniów. Odwiedziliśmy zespół szkół nr 3, aby towarzyszyć uczniom w tym szczególnym dniu. Eleganckie stroje, świadectwa w ręku i uśmiechy na twarzach. Dziś uczniowie pożegnali szkołę i powitali wakacje. Firma Polpharmex S.A. hucznie świętowała 30-lecie swojego istnienia. Zakończenie roku szkolnego to czas, w którym podsumowujemy 10 miesięcy pracy uczniów i nauczycieli. Tego dnia warto pamiętać o tych, którzy w naukę włożyli szczególnie dużo pracy i osiągnęli bardzo dobre wyniki. Szanowni Państwo, bieżący rok szkolny był dla Zespołu Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego okresem wielu sukcesów. Do najważniejszych osiągnięć zaliczyć można uzyskanie kolejnej czwartej już tarczy jakości w prestiżowym rankingu Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. Realizacja dwóch projektów edukacyjnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gotowi do Pracy oraz zagraniczne staże w ramach Erasmusa Plus. Jest oczywiście informacja z ostatniej chwili, że kolejny projekt w ramach Erasmusa Plus uzyskał akceptację instytucji finansującej bardzo wysoką punktację, czyli będziemy realizować w kolejnym okresie rok 2019-2020. Jaką nagrodę udało Ci się uzyskać dzisiaj? Otrzymałem świadectwo z czerwonym paskiem oraz nagrodę rzeczową książkę, która na pewno coś przyniesie w mojej wiedzy. No i to świadectwo, które daje poczucie dumy, poczucie, że zrobiłem coś wyjątkowego i to, że mogę osiągnąć coś wielkiego w życiu. Czy to było trudne, zdobyć takie wyniki w nauce? Czy Ciebie to dużo kosztowało? Na pewno nie jest to łatwe, tak jak się wydaje, że osiągnąć pasek to tak tylko. Jest to cięższe niż się wydaje i trzeba naprawdę dużo pracować, żeby osiągnąć takie wyniki. Co udało Ci się osiągnąć w tym roku szkolnym i jaką nagrodę odebrałeś z tego tytułu? Więc dziś odebrałem świadectwo z biało-czerwonym paskiem za najwyższą średnią w szkole. Odebrałem również list gratulacyjny dla rodziców i jakąś książkę z Zabytki Świata UNESCO. Za co jest to nagroda? Co udało Ci się osiągnąć i czy to było dla Ciebie trudne? Czy to było zdobyte dużym nakładem pracy? Bardzo dużym nakładem. No, cały jednak rok od września do czerwca nauka i nauka, niestety. No ale myślę, że warto było, bo teraz czuję się z siebie dumny, tak samo rodzice, cała rodzina, więc ja jestem zadowolony. Jaką średnią udało Ci się uzyskać? 5,32. Z jakich przedmiotów czujesz się najmocniejszy? Najmocniejszy chyba z zawodowych, czyli marketing, reklama, badania reklamowe. To jest naprawdę wszystko. Dobrze się w tym czuję i dobrze mi się tego uczę. Eleganckie stroje, świadectwa w ręku i uśmiechy. Tak było dziś w szkole podstawowej w Gołębiewku, gdzie po raz ostatni w roku szkolnym zabrzmiał dzwonek. Zdobywanie wiedzy, umiejętności, ciekawość świata i kreatywność czynią z nas ludzi mądrych, poszukujących odpowiedzi na wiele pytań, która stanie przed nami rozwijająca się rzeczywistość. Życzę Wam, drodzy uczniowie, absolwenci, byście nie stali w miejscu, byście stawali się poszukiwaczami wiedzy, odkrywcami tajemnic nauki. Dla uczniów, rodziców i nauczycieli był to szczególny dzień. Ten rok był ostatnim rokiem szkolnym dla uczniów klas gimnazjalnych. W naszej szkole kończy szkołę, czyli absolwentami tej szkoły będzie 29 uczniów klasy 8, czyli absolwenci szkoły podstawowej oraz 30 uczniów gimnazjum.
Obecnie w szkole mamy 279 uczniów i wszyscy ci uczniowie już z dniem jutrzejszym będą mogli rozpocząć wspaniałe wakacje. Ja dziękuję z tego miejsca nauczycielom, rodzicom, no i samym uczniom, że osiągnęli naprawdę bardzo wysokie wyniki. Drobne upominki dla nauczycieli i przede wszystkim wielka radość, bo na ten dzień uczniowie czekali 10 miesięcy. Mam zamiar wyjechać do Francji, do cioci na tydzień, no a tak to z przyjaciółmi wychodzić. Na pewno wyjazd z rodzicami, kolonie ze znajomymi, no i tak to spotkania ze znajomymi. To znaczy na wakacje to chyba raczej z rodzicami nad morze i do Turcji. No dużo wolnego czasu będzie, to sobie można w piłkę pograć i dużo poczytać, no fajnie będzie. Ja w tym roku wyjeżdżam na Mazury. Podczas dzisiejszego zakończenia roku szkolnego najlepsi uczniowie otrzymali nagrody oraz dyplomy. Oprócz nagród za wyniki w nauce uczniowie otrzymali stypendia ufundowane przez panią Justynę Jasińską, wójt gminy Kutno. Uczniowie otrzymali nagrody także za osiągnięcia sportowe, wzorową frekwencję, wolontariat oraz wiele innych nagród związanych z osiągnięciami uczniów. Szkoły pożegnało także dwóch wykwalifikowanych nauczycieli. Tak jak w każdym życiu, nadchodzi czas na zmiany. My nie żegnamy się z tymi osobami, mówimy im na chwileczkę tylko do widzenia. Na pewno będziemy je zapraszać tutaj, ażeby uczestniczyli również w uroczystościach szkoły. Dziękuję bardzo. Jest ten rok wyjątkowy, ponieważ no, przystępuję do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły, kończy mi się kadencja, czeka mnie egzamin już w okresie wakacyjnym. Liczę, że z efektem pozytywnym, a jak okaże się, powiadomię Państwa niebawem. Wraz z rozpoczęciem wakacji wszystkim, a szczególnie dzieciom, życzę odpoczynku od nauki, od szkoły. Niech odpoczywają nad morzem, w górach, nad jeziorami, ale żeby ten odpoczynek był bezpieczny. To jest podstawowa rola rodziców i opiekunów całego wypoczynku. Ja życzę sobie, żeby cała ta grupa dzieci bezpiecznie rozpoczęła kolejny rok szkolny. Na terenach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie przy ulicy Kościuszki obchodzono 30-lecie istnienia firmy Polpharmex. Dzisiaj wspólnie z pracownikami Polpharmex S.A. obchodzimy uroczysty jubileusz 30-lecia powstania firmy. Jesteśmy tutaj zgromadzeni razem z pracownikami i ich rodzinami. Jest to doskonała okazja do tego, aby podsumować to 30 lat funkcjonowania firmy. Jest to dobra okazja do wspomnień w rodzinnym gronie, jak i również do spotkania z kolegami, z którymi na co dzień w toku obowiązków służbowych ciężko jest się spotkać i porozmawiać. To wszystko, co dzisiaj przygotowaliśmy dla Państwa. Po krótkiej przerwie reklamowej zapraszam na prognozę pogody i program 3 pytania do. Dziś naszym gościem jest Jacek Sikora, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Kutnie. Zapraszamy.
salon sprzedaży Fachowiec znajduje się w Kutnie przy ulicy 29 listopada 51. Posiadamy największy wybór podłóg laminowanych, winylowych, drewnianych i materiałów wykończeniowych. Oferujemy szeroką gamę drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. Znajdziecie u nas Państwo karnisze, rolety, moskitiery oraz parapety, systemy tarasowe i materiały elewacyjne. Świadczymy kompleksowe usługi, profesjonalny pomiar i montaż. Dysponujemy własnym transportem. Prowadzimy sprzedaż ratalną. Salon Fachowiec zaprasza. Zapraszamy Państwa do ośrodka szkoleniowego Multiservice na kursy kończące się egzaminem UDT. Kursy te realizowane są na wózki widłowe, wózki specjalizowane, w tym z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem, ładowarkę teleskopową, HDS-y, podesty oraz suwnice. Szkolenie teoretyczne i praktyczne odbywa się w siedzibie firmy na ulicy Siemirackiego 18. We współpracy z Agencją Rozwoju Regionu Kutnowskiego realizujemy bony szkoleniowe. Możecie Państwo skorzystać z dofinansowania do 80% kosztów. Ośrodek szkoleniowy Multiservice Siemirackiego 18 Kutno. Zapraszamy. W nocy zachmurzenie małe w całym regionie. Temperatura 19 stopni w Kutnie, 21 w Łowiczu i Łęczycy. Ciśnienie wyniesie 1002 hektopaskale. W dzień przeważnie słonecznie. Temperatura 33 stopnie w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1001 hektopaskali. W nocy zachmurzenie małe, temperatura 21 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1001 hektopaskali. W dzień przejściowe zachmurzenie, temperatura 29 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1001 hektopaskali. Figura Kutno to miejsce tylko dla kobiet. Zajmujemy się profesjonalnym modelowaniem sylwetki. Dla każdej pani dobieramy indywidualny program dietetyczny, suplementy i kosmetyki oraz stacje zabiegowo-treningowe. Spełniamy marzenia o pięknej sylwetce i wspieramy w walce o zdrowie. Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku Trzech Pytań do. Ja nazywam się Ewa Chłopska-Wasilewska. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Mariusz Sikora, przewodniczący Rady Miasta Kutno. Dzień dobry, witam Państwa. Witamy serdecznie. W tych trzech kopertach znajdują się pytania. Kategoria to zawodowe, prywatne i z zaskoczenia. Można wybrać kolor. Może być niebieski. Niebieski na początek. Ja przypominam, że mamy takie dwie minuty na udzielenie odpowiedzi. A pierwsze to kategoria zawodowe, pasja. Pełnisz funkcję radnego, kolejną już kadencję. Jak zmienia się ta funkcja na przestrzeni lat? Czego obecnie oczekuje się od radnego? Czego się wymaga? No już pełnię kilka lat funkcję radnego i na przestrzeni tych kilku ładnych lat można to było zauważyć nawet teraz w ostatniej kampanii wyborczej, że mieszkańcy oczekują jednak kontaktu poprzez różne portale społecznościowe, wyjścia do mieszkańców, pokazywania się. Ty jesteś też aktywny w inny sposób, bo wiem, że budżet obywatelski tutaj wchodzi w grę. Tak, tak, i to jest bardzo ważne i myślę, że powoli każdy to dostrzega. To utożsamianie się z tą naszą małą ojczyzną, utożsamianie się z naszym miastem. Myślę, że jeśli ktoś wychodzi właśnie z taką inicjatywą, z różnymi projektami,
czy jest lepszy, czy gorszy, ale jest dostrzegane i to budowanie różnych pomysłów, ta burza mózgów, że tak powiem, na pewno przynosi wymierne efekty. Tak jak wspomniałaś o budżecie obywatelskim. Jeśli coś widzimy, co możemy poprawić, mamy to możliwość poprzez budżet obywatelski coś zaproponować. Jestem autorem dwóch projektów, projekt Aktywne Przejścia dla Pieszych, jak i Plac Zabaw Trzech Ulic. Właśnie poprzez rozmowy z mieszkańcami doszedłem do wniosku, że musimy postawić na bezpieczeństwo, że czegoś takiego brakuje. Otwiera to furtkę na inne spojrzenie na bezpieczeństwo w mieście, na przejściach dla pieszych. Na pewno to będzie takie aktywne przejścia, to będą wzorcowe w naszym mieście. Tak jak i obecność w przestrzeni publicznej z mieszkańcami miasta na placu zabaw. Też są oczekiwania, też po rozmowach z mieszkańcami wiem, czego brakuje. Czyli to jest ta strona, że oczekuje się teraz od radnego, bo tak jak mówisz, oczekuje się od radnego aktywności, ale czy społeczeństwo też się zmienia? Czy społeczeństwo tutaj nasze kutnowskie staje się bardziej otwarte? Czyli czy oni zwracają się do ciebie ze swoimi problemami, czy jednak nadal jest to, że ty musisz wychodzić do nich? To jest różnie, bo społeczeństwo nieraz bardziej wymaga, ale nie do końca znając, jakie są realia. Dobrze jest jednak wyjść też do społeczeństwa, wyjść do mieszkańca i zapytać, o co chodzi, czego mu brakuje. Robić różne spotkania. Ja z mieszkańcami w jakimś mniejszym, większym gronie robiłem takie spotkania i wiem, czego w danym okręgu oczekują. Że więc to jest bardzo potrzebne. Ten kontakt z mieszkańcem. Czyli taki aktywny radny. Powiedzmy. Przechodzimy do drugiego pytania. Wybieramy kolor. I to będzie zielone. Zielone to kategoria prywatne. Kutno zna dwóch panów sikorów. Obydwoje aktywnie działają na terenie naszego miasta. Jak wyglądało wasze dzieciństwo? Byliście zgodnymi braćmi? Czy w dzieciństwie albo później w dorosłym życiu porównywano was do siebie? Może zacznę od końca. Na pewno pod względem wizualnym nas nie porównywano. Dzieciństwo. Dzieliliśmy jeden pokój. Dzieliliśmy ten pokój razem z bratem Jackiem. Można powiedzieć, że ja byłem w innym środowisku, on był w innym środowisku, ja bardziej w środowisku muzycznym, a on wiadomo już jakaś polityka, jakieś podziemie, gdzie bardzo dużo ludzi się przewijało w naszym pokoju. I chcący, nie chcący, mimochodem słyszałem, o czym rozmawiają, bo przecież nie mogli mnie wyprosić z pokoju i już do mnie docierało. Czyli od najmłodszych lat byłeś jak gdyby świadkiem zainteresowań swojego brata, których nie podzielałeś, czyli byliście jednak różni. Tak, dokładnie, byliśmy różni. Ja w ogóle, mi to było obojętne w ogóle, co mój brat robi, aczkolwiek gdzieś tam docierało to do mnie, jakie są plany, kto jest jego znajomym. Ja jednak ciągle w środowisku tutaj muzycznym działałem. Zresztą jestem absolwentem szkoły muzycznej, że więc grałem, mój świat był ciągle wokół muzyki. Później z biegiem lat skończyłem studia, zacząłem się interesować właśnie przestrzenią publiczną, obszarem swoim. Polegało to na spotkaniach z mieszkańcami. I w ten sposób ta aktywność wpłynęła na to, że zdecydowałem się na kandydowanie na radnego. A może gdzieś tam jednak brat miał, tutaj był zaczątkiem tego. Tak, brat na pewno we mnie zaszczepił, mimo że ja nie miałem pewnie tej świadomości. Ale przecież widziałem, jak jest aktywny, obserwowałem jego działalność. No i to na pewno też mi pomogło w dalszych latach działania. Super. Zostało nam ostatnie pytanie, także już nie pytam o wybór. Będzie to pytanie z zaskoczenia. Słyszałam historię o długich włosach, zespole heavy metalowym. Jaki wtedy miałeś pomysł na siebie i czy wtedy pomyślałbyś, że będziesz urzędnikiem i radnym? W ogóle jakie to były lata? Tych długich włosów. Długie włosy towarzyszyły mi przez całe życie, można powiedzieć. Dopiero koło 2000 roku ściąłem długie włosy. Co? Na pewno to było moje wielkie marzenie. Wyjść poza granice Polski ze swoim zespołem, że tak powiem, podbijać sceny światowe. Zawsze mi towarzyszyła muzyka, jestem, tak jak wspomniałem, już absolwentem szkoły muzycznej. Oprócz tego grałem w swoim zespole, grałem też w orkiestrze górniczej, w Kłodawie.
że więc to, co przeżyłem, to, co doświadczyłem, to nikt mi tego nie zabierze i bardzo miłe wspomnienia mam z tych lat. Znajomości również pozostały do dzisiaj? Pozostały znajomości. Nadal przebywam w tym środowisku muzycznym. Bardzo chętnie włączamy się w różne koncerty z żoną, gdzieś tam, jeśli uda nam się, że tak powiem, załatwić sprawy rodzinne, obowiązki, to staramy się każdy czas wykorzystać, jeśli tylko to jest możliwe, wyjechać na koncert. Wtedy resetujemy się, odpoczywamy. Czyli kiedyś było to myślenie o karierze wokalnej, tak. Muzycznej właściwie. Muzycznej, tak, tak. To tylko była kariera, tylko była muzyka. Dopiero gdzieś z biegiem czasu, no jednak jak zaczęły docierać te sygnały, że chyba się nie przebijemy, to były długie lata grania i 3 razy w tygodniu próby. Naprawdę troszeczkę nas to wszystko kosztowało, aczkolwiek były też wymierne efekty, gdyż graliśmy jako support przed zespołem Iron Maiden nawet. To zdobyliśmy dużo nagród. W pierwszej trójce zwykle byliśmy, że naprawdę były to bardzo miłe czasy. Przypomnijmy, jak nazywał się zespół? Zespół się nazywał Nightmare. Pozdrawiamy członków zespołu Nightmare. Pozdrawiamy. I takie pytanie na koniec ode mnie. Mówiliśmy tutaj o byciu urzędnikiem, mówiliśmy o muzyce. A jak myślisz, czym my Polacy jesteśmy mistrzami świata? W czym jesteśmy? W narzekaniu. Naprawdę? Tylko tak pesymistycznie? Właśnie mi brakuje tego uśmiechu na co dzień. Aczkolwiek się dużo już zmienia. Jednak widzę, że ludzie coraz częściej się uśmiechają. Bardziej kolorowo ubierają, gdzieś ten optymizm przychodzi, ale bardzo, bardzo dużo narzekamy. Chyba to nie jest potrzebne. Lepiej coś podciągnąć rękawy i coś wspólnie zrobić. To z uśmiechem w z takim uśmiechem, razie dokładnie. Kończymy na dzisiaj rozmowę. Ja bardzo dziękuję za udział, a Państwa zapraszam na kolejny odcinek 3 pytań do. Dziękuję bardzo.